zmiana pogody, zaczął padać śnieg, coraz więcej tego jest. Ja zrobiłem małe zakupki do hodowli i widzimy się już w króliczarni. Jesteśmy już u królików, przyniosłem głośnik, żeby później włączyć jakąś piosenkę po cichu, jak będę tutaj ciął, żeby te króliki zbytnio się nie bały. Tutaj nie ma tego stolika, jest przeniesiony tam, żeby miał na czym ciąć i sobie odmierzać. Z tego plastikowego zrobiliśmy taki na szybki stolik, bo będzie potrzebny do szczepienia czy do czegoś, więc no musi być. Zrobiliśmy sobie zakupki, za chwilę wam to pokażę. Najpierw sobie tutaj obejdziemy, pokażemy jakie mamy deski, ile czego. Tutaj mamy deski na ścianki boczne, czyli takie jak ta. Desek jest 24, jak się nie mylę. Tutaj mamy łaty na drzwiczki, te 1,84 m sztuki, później są 90, 60 i różne takie. Tutaj mamy łaty, 13 sztuk. Tutaj deski, które mają takie po boku, nie wiem jak to nazwać, ale to skrobałem i wykorzystamy to do progów czy do czegoś. No i tutaj mamy deski. Deski już pomierzone, wczoraj mierzyłem do późna, ale jak widzę, to lekko się mi to pozmywało, no ale na szczęście widać. To są wszystkie deski na podłogę, jest 24 sztuki, jak dobrze pamiętam. No i dzisiaj mam w planach to wszystko pociąć, no i pomierzyć tamtą kubkę. Jutro będę ciął ją, no i później potniemy sobie to. Będziemy się brali powoli za skręcanie tego wszystkiego. Ja folię teraz będę musiał założyć, no bo jak wiadomo kurz będzie straszny od cięcia, więc sobie to przywiesimy. Tylko gdzie ja mam te pineski, to ja nie wiem. Dobra, podniesiemy do góry, to będziemy patrzeć później. Znajdujemy się już po tej stronie u królików. Ścianka z folii jest już zrobiona. Może tutaj nie dochodzi do samej góry, no ale prawie dobrze jest. Tutaj mamy nasze prowizoryczne wejście. Rozdarta folia i na dole dwie deski. No i co? Będziemy się brali za cięcie za chwilę, ale pokażemy wam najpierw, co sobie kupiliśmy. Kupiliśmy obcinaczki do pazurów do królików. Takie coś. Daliśmy za to 18 zł. Tak to działa. Bardzo fajne. Będziemy sobie niedługo obcinać. U miniaturki, bo już trochę urosły. Czy u tych większych samic. Mamy dwie strzykaweczki. 12 ml i 3. I mamy igiełki. Igiełek bardzo dużo. I w lodówce jeszcze mamy szczepionkę Pestorin Myrmox. I będziemy sobie dzisiaj szczepić młode króliczki, czyli te. Może wam nagram wieczorkiem jakiś film z tego, bo dopiero wieczorem będę je szczepił. No i mamy również pieczątkę hodowli. Wyciągnę wam. Takie coś. No i co tu pisze? Hodowla królików rasowych 227P. Imię, nazwisko, adres, no i numer telefonu. Bardzo fajne. Jeżeli ktoś pytał, daliśmy za to prawie 50 zł. Ale jeżeli to ma służyć przez kilka lat, no to się opłacało. No to ja się biorę do roboty. Trzeba pociąć wszystkie te deski, 24 sztuki. Okno jest otwarte, żeby ten pył mi więcej tam wylatywał. No i co, włączymy sobie radyjko, no i bierzemy się do roboty.
No, a więc tyle mamy drewna pociętego. Wszystkie dechy, jakie leżały tam. Tutaj w tym miejscu dokładnie. No i teraz sobie to posegregujemy. Mamy napisane numerki. Jak jest deska 90 cm, mamy 9. Jak jest deska 6 cm, mamy 6. No i te wszystkie klapki i odpady gdzieś tam wrzucimy w wiaderko, będą leżeć. I jak po prostu przyjdzie mróz, będziemy mieli czym rozpalić w piecyku. Ja to teraz gdzieś tam, nie wiem, posegreguję w tym miejscu. Widzimy się już później. Tutaj mamy w miarę ogarnięte już. Ja sobie zamknę okno, bo jest już zimno. Deski mamy wszystkie na podłogę przygotowane. Powinno być 24 sztuki. Z każdego raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 24 tego i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24 i 24. Wszystko się zgadza. A teraz bierzemy te długie deski na stół. No i będę się bawił w odmierzanie tego tutaj do równego 180 cm musi mieć deska, bo takie same wysokość jak ta klatka. No i będę sobie to wszystko odmierzał. Łącznie mamy 20... nie wiem, nawet 24 deski. No, tak samo jak tamto, bo łącznie jest 51, 24, 24, to mamy 48 plus 3 na progi, no to jest 51. A w tym filmie myślę, że będzie to już wszystko, bo nie chcę go tak zbytnio przedłużać. Jutro najprawdopodobniej pojawi się film ze szczepienia młodych królików, bo będę to robił wieczorem i nagram też, bo chcieliście, jak to w ogóle się robi, jak to będzie u mnie przebiegało. Możecie zostawić łapeczkę w górę, da mi to mega motywację tutaj do działania i budowy klatki. Subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Na Instagrama czasem też jakieś relacje się pojawią tutaj z budowy. I do zobaczenia w następnym odcinku. No i cześć.